Żyjemy w czasach dużego kryzysu zaufania. Zaufanie tracą nawet te instytucje i te osoby, które tradycyjnie dużym zaufaniem się cieszyły, a przy dzisiejszej szybkości życia, szybkości mediów naprawdę nie trudno o kryzys. Co zrobić, żeby uniknąć kryzysu? Jak na ten kryzys reagować? Myślę, że przede wszystkim myśląc długofalowo i budując tak reputację marki, budując tak reputację firmy, żeby być od tych kryzysów wolnym i być przed tymi kryzysami nieco ubezpieczonym. To rzeczywiście muszą być działania długofalowe. To rzeczywiście muszą być działania bardzo przemyślane, zaczynające się od tego, że najpierw trzeba robić to, co trzeba, czyli robić to, co jest właściwe, być etycznym, a dopiero na tym budować swoją reputację, która będzie przemyślana, długotrwałowo budowana i właściwa dla danej instytucji, właściwa dla danej marki. Obszary tego budowania reputacji mogą być bardzo różne i warto je dobrze określić po to, żeby potem przez lata konsekwentnie móc je budować. A kiedy zdarzy się kryzys, wtedy należy mieć nadzieję, że dobrze wykonaliśmy tę pracę i będziemy mogli odwołać się do tego, co zbudowaliśmy jako reputację marki i będziemy mogli sięgnąć do tych ludzi, którzy nam ufają i korzystać z nich jako ambasadorów naszej dobrej reputacji. Jest dużo sektorów takich, które opierają się na reputacji, ale myślę, że z uwagi na tą istotę i wagę bezpieczeństwa żywności, żywienia, czyli tego, czym jest sektor spożywczy, to tak naprawdę nie zaryzykuję twierdzenia, że ta reputacja jest ważniejsza, ale niewątpliwie szybciej się ją traci na wypadek, gdyby odpukać coś było nie tak. Bo tak naprawdę przynoszenie, przywożenie, dostarczanie do domów, w naszym przypadku Polaków, ale na całym świecie rozmaitych ludzi, rozmaitych narodowości, potraw, pożywienia, napojów, to jest ogromne zobowiązanie. W związku z tym to jest zobowiązanie nie tylko do zachowania najwyższych standardów, jeżeli chodzi o linię produkcyjną, bo to się rozumie samo przez się, ale także różnego rodzaju akcji dodatkowych związanych z bezpieczeństwem żywienia, związanych z dobrą dietą i tutaj też jest bardzo duże pole do popisu dla właśnie branży PR-u. PR-u rozumianego jako edukowanie, przekazywanie ważnych treści, które w życiu każdego z nas mogą po prostu się przydać.